czekać na ciebie przy bramie, czy iść do grobu? Dobrze. Jestem na Powązkach, żeby uczcić pamięć o naszych bohaterach, o powstańcach warszawskich, żołnierzach, którzy oddali krew za nas, za Polskę, za naszą ojczyznę. Czuję, że jestem im to winna. Po prostu to chociaż, co mogę zrobić, to znaczy przyjść tu, się za nich pomodlić. Czuję się dłużna za to, co zrobili, za to, jacy byli. Jak się nad tym zastanawiam często, bo przecież docierają do nas, prawda, rozmaite opowieści i tak dalej, a to jestem zachwycona. Myślę, że marzenie nasze, żeby być tacy jak oni. Cieszę się, że dużo nie tylko warszawiaków, ale Polaków jest tutaj dzisiaj z nimi. Pamiętają, wbrew temu, co też się dzieje wokół Powstania Warszawskiego. Byli młodzi ludzie, no tutaj jest zamknięta w tych grobach i w tych brzozowych krzyżach też historia Polski, heroicznej ludzi, którzy się nigdy nie poddali, pięknego pokolenia dwudziestolecia międzywojennego, które po prostu Polskę miało w sercu. Ja im zazdroszczę właściwie, że oni się wychowali w takich czasach, że oni byli tak żarliwymi patriotami. Niestety ich historie często się skończyły tragicznie. To jest pewna cena, którą niestety czasem trzeba zapłacić. Chciałbym, żeby dzisiejsze pokolenia młodych Polaków też takie były, żeby w razie czego były zdolne bronić ojczyzny nawet za cenę życia. Ta walka o Polskę cały czas trwa i myślę, że my tę walkę wygramy. Z jednej strony musimy pamiętać o bohaterskich chłopakach z Powstania Warszawskiego, z drugiej o tych, którzy walczyli po nich.